Michał Nowak, zapraszam na sport. W dwóch ostatnich sparingach podczas zgrupowania w Turcji piłkarze Radom karadom doznali dwóch porażek. W ostatnich dwóch pojedynkach sparingowych trener Mariusz Lewandowski sprawdził dyspozycję wszystkich swoich podopiecznych. W spotkaniu z Alemanią Achen szkoleniowiec postawił w większości na zawodników rezerwowych i tych, którzy powracają do formy po przebytych urazach. W pojedynku tym zagrało kilku wychowanków Akademii Radomiaka. Radomianie przegrali z rywalem występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym w Niemczech 1-2. Jedynego gola dla Zielonych zdobył Dominik Sokół. Prawdziwym sprawdzianem formy dla Radomiaka był ostatni mecz kontrolny rozegrany w Turcji z drużyną z Uzbekistanu Neft czy Fergana. Zieloni wyszli na to spotkanie właściwie w najmocniejszym składzie. Radomianie mieli przewagę od początku spotkania, ale brakowało im skuteczności. I to się zemściło, bo dwa gole zdobyli rywale. Podopieczni Lewandowskiego starali się odrobić stratę, ale ich postawa w ofensywie pozostawiała wiele do życzenia. Gola na 1-2 zdobył Roberto Alves, który wykorzystał rzut karny. I takim wynikiem Radomiak przegrał to spotkanie. Przypomnijmy, że piłkarze Radomiaka radą rundę wiosenną. W PKO Ekstraklasie zainaugurują wyjazdowym meczem z Miedzią Legnica. Pojedynek ten odbędzie się 27 stycznia o godzinie 18.00. Moja radomka lotnisko radom rozpoczyna rundę rewanżową. W poniedziałek radomianki podejmą grota budowlanych łódź. Po wycofaniu się z rozgrywek Tauron Ligi przez Legionowie, legionowo wyniki meczów z jej udziałem zostały anulowane. W związku z tym Radomka pierwszą rundę fazy zasadniczej zakończyła z dorobkiem 7 punktów. Wygrała dwa spotkania i 8 przegrała. Podopieczne Krzysztof Wiczar rundę rewanżową rozpoczną spotkaniem z Grotem Budowlanymi Łódź, czyli z zespołem, z którym na inaugurację sezonu wygrały na wyjeździe 3 do 0. Łodzianki obecnie zajmują siódmą lokatę i uzbierały 11 oczek. Początek spotkania w poniedziałek 23 stycznia o godzinie 20.30 w hali radomskiego Centrum Sportu. To wszystko na dziś, zapraszam na prognozę pogody, do zobaczenia!